witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Zagrajmy w Rage 2. Odcinki z tej serii będą pojawiały się naprzemiennie z serią, którą nadal kontynuuję z Gears of War 5. Nagrywałem ją z Wojtaliksem. To by było na tyle w ramach wstępu. Możemy zaczynać fabułę. Także bez względnego owijania zaczynamy. Mieliśmy wielkie plany dotyczące Ziemi. Planety oczyszczonej litościwie przez meteoryt nazywany Apophis. Te zamierzenia, wspaniałe plany. I wszystko to zniweczył jeden człowiek, Nicholas Rain. Za wciśnięciem przycisku upadła przyszłość i tak powstały Arki. Niestety ekokapsuły pospadały, ale zbyt wcześnie, a na ogołoconej Ziemi rozpleniło się życie, rozpoczynając cykl istnienia na nowo, tak jak planowaliśmy to z naszym własnym gatunkiem. Wszystkie wspaniałe plany zostały zniweczone przez naiwne i aroganckie tłumy. Oczyszczenie naszego osłabionego gatunku zostało przerwane. Tak samolubnie odrzucono naszą pomoc. Woleli wybrać własne żałosne istnienie od przyszłości gatunku. Cóż za zadufanie. Sądzili, że przegraliśmy, a my pozwoliliśmy im tak myśleć i wszyscy zeszliśmy do podziemia. Patrzyliśmy na ich przepychanki, próżne wojny o terytorium, daremne, dziecinne próby zaprowadzenia porządku i wciąż rośliśmy w siłę. Nasza nauka i doświadczenie, a wszystko to, wszystko wyłącznie w jednym celu. Chirurgicznej eliminacji najsłabszych, odnowy oraz odrodzenia. Obrócimy w proch ich umocnienia i zdobędziemy ich osiedla. Zagarniemy ich arki, wypalimy ich osady i miasta aż do całej ziemi. Dzisiaj rozpoczyna się wielkie dzieło oczyszczenia i dzisiaj trwale odrodzi się najwyższa władza. Co tam się dzieje, koleś? Nic dobrego, trzeba zgarniać sprzęt i ruszać. Możliwość wyboru postaci? Dobra, biorę mężczyznę. Trzeba zruszać, nie? Tak, bierz sprzęt. Bronie, na początek będą dobre, mam nadzieję. Co to? O, mam wybór. Zabezpieczę drzwi. Ej no, Lily, to był mój cel. Musisz się bardziej spinać, Walker. Lily, ona jest dla mnie niczym siostra. Dorastaliśmy w Vineland, trzymani krótko przez jej matkę. Ja? Nie mam matki, jestem sierotą. Ale przed nami jeszcze mnóstwo zabawy. No mówię ci, będzie bardzo grubo. No dobra, czas trochę ponakurwiać. Jestem za. Dawaj! Widzę, że koleżance nie dało się zabezpieczyć. Miałem trochę szczęścia. Drogę! A gdzie ta? Trudno będzie zliczyć trupy. Nigdy nie miałem głowy do nich. Co takiego? Walker! Potrzebujemy cię na dziedzińcu! I to już! Już pędzę! Lily też! Jerzyn został wysłany, żeby ostrzec pozostałe osady. Wszyscy muszą się dowiedzieć. A więc zrobiło się poważnie. Właśnie gadali o tym w radiu. To największy atak, jaki widzieli. Serio mówię! To jazda! Załatw... Ciekawe. My sobie odznaczenia za odwagę.
Czek... Co dalej? Wynoszcie się! Ale bydle! Co to? To strażnik! I to nie byle strażnik! To serce! O, chyba podrzucę już. Jest to szlak! Odgryzł mu głowę! Ale przynajmniej go załatwił. No i po strażniku Jerseyu. Defibrylator tu nie pomoże. Na pewno. Teraz wszystko zależy ode mnie. Biorę zbroję. O, ja mu się nie przyda. Szlak. Mama obedrze cię ze skóry za ruszanie sprzętu strażników. Wciąż pełno tu Jerseya. Tak, ale to nasza jedyna szansa. Ha, tak jest! To nawet lepsze niż się spodziewałem. Sam. Już lecę. Niezły rozpierdol. Trzymać cię z dala od tego pancerza. Ciekawe czemu. Zżera cię zazdrość, Lili? No pewnie, że zżera. Byłabym najmłodszą zaprzysiężoną strażniczką, gdyby nie te całe cholerne, pieprzone nanotryty. Ktoś by się pytał o specyfikację i o ustawienia gry? Będą podane po dzisiaj. Co ty tam robisz? Żyłaś tu! Sekunda! Walker w drodze! Jakaś niecierpliwa baba. Pamiętasz, co mówili w Akademii o pancerzach strażników? Gdy się naładują, możesz włączyć przester i zrobić z przeciwników mielone. Ciekawa opcja. Zobaczmy, jak działa. O kurde! Niesamowite! Nieźle. Kochana ciotka Prawli, bohaterka wojenna, strażniczka oraz wzór, zwłaszcza dla Lili. Wzięła mnie po śmierci rodziców. No i surowsza matka, jaką można sobie wyobrazić. Gotowy do służby! Do mnie! To pancerz Jerseya. Jersey! Zabili go. Masz odwagę, by włożyć pancerz? To masz odwagę do tej roboty. Co to kurwa jest? Jeszcze większy niż poprzednio. W życiu nie widziałam nic tak wielkiego. Łatwo będzie trafić. Niemożliwe. Powinien być martwy. Generał Cross. Strzelać dalej! Z pierwszej generacji. Cała reszta ma zdechnąć. Generał Cross. Niegodziwy przywódca niegodziwej władzy.
potwór z podłóżka. Bajka do straszenia takich dzieci jak ja. Nie wiem, czy Prowli odbiło i czy to prawda. Jeśli to drugie, nie zamierzam siedzieć tutaj bezczynnie. A to skurwa... Przerwać walkę! To bezpośredni rozkaz! Uważaj, Gizgo! Szlata! Puszczaj! Ty marszowa! Łajco! To nieźle się porobiło. Trzymaj się! Zamierzałem oszczędzić wam życie, wszystkim mieszkańcom Ark, w celach badawczych. Ale dla ciebie uczynię wyjątek. Za stare czasy, Erwino. W końcu to właśnie twoja bezużyteczność ocaliła mi kiedyś życie. To nieźle. Spróbujmy to jakoś uruchomić. Gotowe! Chwila! Co do kur... Niech tu szlak! Byłem kurwa przytomny! Ty, może i tak. Ale twoja zbroja potrzebowała kopa. Więc to już koniec. Nikt więcej nie ocala? Jakieś 20 parę osób. Wciąż grzebiemy w ruinach. Widziałem Prowli. To był sam generał Cross. On... Zabił ją. Zabił moją matkę. Jeszcze nie wiem jak, ale trzeba ich powstrzymać. Osobiście skręcę kark temu zasranemu, pomarszczonemu gnojowi. Nigdy nie wierzyłam w historyjki, że władza kiedyś powróci. Ale wrócili, a my musimy coś z tym zrobić. Mama wiedziała, co robić. I strażnicy również. Chwileczkę. Trzymali pliki, zapiski. To wszystko było w presidio. W kwaterze strażników? Odbiło ci? Tylko oni mają tam wstęp. Spójrz na mnie, Lily. Ja jestem ostatnim z nich. O, jasna cholera. Naprawdę jesteś. To ciekawie się robią. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Tak jak mówiłem, pierwszy odcinek niestety będzie krótki, ale kolejne powinny być dłuższe. Zachęcam was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji oraz komentarza. Trzymajcie się. Hej, hej.